Dzień dobry. Witam na kolejnym odcinku Wiedźmina. Ostatnio skończyliśmy u Shani, a teraz zajmiemy się dalszymi zadaniami pobocznymi. Czekają nas zadania na bagnach i żeby ono mogło mieć miejsce, musimy na bagna przejść przez groble. A ja to zrobię skrótem, tylko mówię wam, żebyście mogli wiedzieć na przyszłość. Także spotkamy się na bagnach tam koło przewoźnika. No i jesteśmy właśnie na grobli. I tutaj będziemy mieć zadanie. Mówią, że jesteś wiedźminem. Słusznie mówią. To prawda, że wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Owszem, ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie! Pytałeś o moją profesję. Masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rodowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz 100 orenów. Jasne. Odzyskam twój rodowy pierścień. To szczęście, że cię spotkałem. Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce Melitele. Gdy pojawiły się potwory, stryj rzucił się do ucieczki przez bagno. Widziałem, jak bestie dopadły go w pobliżu posągu bogini. Bywaj. No i mamy zadanko przy okazji. Także na razie będziemy właśnie wykonywać te zadanka poboczne. Dobra, a teraz na bagna. I już jesteśmy na bagnach i tutaj mamy do porozmawiania, bo tu jest Carmen. Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Okej. Także na razie już dwie rzeczy mamy tu do załatwienia. Powinniśmy z Waską porozmawiać, ale to nam uruchomi coś innego, a na razie ja chcę się skupić na tym. Także teraz lecimy dokładnie do kapliczki, gdzie tu jest jaskinia. O, tu. Idziemy w to miejsce. Tam będą zwłoki tego właśnie zrozpaczonego kupca. A zatem jesteśmy już w pobliżu kapliczki. I już tam widać to ciało, ale tak. Zaraz, zapomnieliśmy. Szybko eliksiry. Puszczyk. I weźmiemy sobie jakąś osełkę na miecz, bo mamy ich dużo. Teraz oczywiście ta szybko nie umiem znaleźć. Osełka, dobra. I oczywiście igni. Trują nas jedno i drugie. Zawsze trzeba marnować czas na to. I musimy te wszystkie paskudztwa załatwić. Ja na te wielkie pijawki to najlepiej igni.
No, Geralt, dlaczego nie chcesz rzucić znakiem? Ej. No. No, wszystkie. Dobra, idziemy na to ciało. Jest pierścień. Przedmiot fabularny. I już mamy to jedno zadanie załatwione. Ja sobie teraz te szczątki zbiorę, a my razem spotkamy się u druidów. I właśnie zbliżamy się do lasku druidów. Wierzbę już mamy, więc nie musimy gadać ze wszystkimi. Idziemy do Hierofanta. Tutaj jest. No. Tak, biały wilku? Przychodzę w imieniu kobiety o imieniu Carmen. Jej ukochany zmienia się na cąg wilkołaka. Jesteś wiedźminem. Powinieneś się znać na leczeniu lykantropii. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale teraz nie potrafię pomóc. No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając do sprawy. Znam kilka sposobów na likantropię, choć żadnego nie wypróbowałem osobiście. Myślałem o magicznym leku, może eliksirze. Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne. Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Niech utka z nich koszulę. A jej wybrany powinien przespać w niej noc. Dziękuję za radę. Jest jeszcze jeden sposób, ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. Podobno prawdziwa miłość pozwala przemienić bestię w człowieka. Miłość czysta i bezwarunkowa. Zapamiętam i tę radę. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, wiedźminie. Wilkołactwo to coś na kształt choroby, która toczy serce coraz głębiej. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Dlaczego? Inaczej nawet odczarowany będzie mordował ludzi, i pozostanie jedynie potworem. Rozumiem. Postaram się odkryć tożsamość wilkołaka. Tak, biały wilku? No to wszystko. Bywaj. I teraz wracamy do Carmen, bo te liście blekotu już zebraliśmy. Także spotkamy się tam u Carmen, dokładnie w tej okolicy. Tutaj, gdzie przewoźnik. Jeszcze zanim polecimy, to postanowiłam, że u druidów jeszcze kupimy coś. Na przykład kupimy zielnik druidzki. Mamy trochę pieniędzy. No. Będziemy mogli więcej roślin rozpoznać. O, właśnie. I teraz lecimy do Carmen. I jesteśmy już tutaj w zimie klasztornej na grobli i możemy porozmawiać z kupcem. Wiedźminie! Przyniosłem twój rodowy pierścień. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Pomodlę się za ciebie do Melitele,
A oto zapłata. Bywaj. Dzięki. A teraz lecimy do Carmen. Osobiście. Witaj, Wiedźminie. Wróciłeś z bagien szczęśliwie. Hierofant poradził mi, jak usunąć lipantropię. Muszę jednak wiedzieć, kim jest twój ukochany. Nic z tego. Nie zdradzę ci tożsamości mojego ukochanego. Wolę już, żeby był wilkołakiem. Miejmy nadzieję, że twoja lojalność go nie zgubi. A co to? I co, i to koniec? Więcej z nami Carmen nie pogada? A koszula z blekotu? Teraz ważny jest tylko mój ukochany. Przyszliśmy do karczmy. Gdzie tutaj jest kelnerka? Oczywiście kupić alkohol. I sprzedamy te wszystkie kufle, co tu mamy. To jest nam niepotrzebne. Chyba już z nikim nie będziemy pić, tak mi się wydaje. To będzie potrzebne, ale to może sobie przerzucimy. Za to kupimy tak to. Tak. Alkohole kupione. Teraz idziemy do schowka. Idziemy przerzucić, bo to się może przydać, to się przyda. To się przyda. I złoty sygnet przysprzedamy też przy okazji. Ale potrzebne nam miejsce. Jeszcze książkę mamy do sprzedania. Dobra. Teraz musimy przespać się do bladego świtu. Siema. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Tak, ale tak, zobaczymy, co możemy tu wyprodukować. Robimy petardy. Tylko jeszcze nie wiem, jak się je rzuca, no, ale nieważne. Jaskółkę odtworzyć. Kota. I znowu mamy tutaj petardę. Pobawimy się tymi petardami. Puszczyki odtworzyć. Biała mewa zawsze się przyda. Teraz jak my tu z innymi stoimy? Biała mewa. Dobra, tak. Fit Petriego. Wierzba. Co, już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości? Tak. Ale to jeszcze czarcia porchawa. Dobra. I śpimy. O tak. Jeśli okaże się to za wcześnie, no to będziemy musieli dospać. Bo chodzi o to, że będzie jeszcze zadanie w kanałach. Możemy to zadanie odebrać tylko tak wcześniej rano. I teraz jeszcze zobaczę na te nasze eliksiry wyprodukowane. Jaskółka na miejsce. Puszczyk odwrotnie. Czyli puszczyk, jaskółka. Teraz gdzie są moje petardy tak a propos? Tutaj są. A jak używać petard? Jeszcze nie wiem. Dobra. Tymczasem lecimy. Czy to jeszcze jest noc, czy już dzień? Trochę jakby ciemno.
A, już świta, dobra. Carmen już na nogach. Z Carmen nic więcej nie zdziałamy. Trzeba czekać na rozwój wypadków. Czyli zajmiemy się innymi sprawami. No i jestem za wcześnie. A nie, to właśnie w tym miejscu możemy przyjąć zadanie. Ale że przyszłam za wcześnie, to lecimy z powrotem do ogniska. Jest. Widzicie, jest cwaniaczek. O to nam chodziło. I tylko o tak wczesnej porze można go tu spotkać. Hej, wojaku! Potrafisz robić mieczem, nie mylę się. Tak, o co chodzi? Jak nikt inny. Chcę odzyskać rodzinną pamiątkę. Tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami, a teraz nie mogę się do niej dostać. I wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty, za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko, co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. Wcale. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki. Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Co? Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Potem wracam do innych zajęć. Okej. Okay. Tak, najpierw eliksiry. Tak. Po pierwsze kot, którego nigdy nie umiem umiejscowić. Jeden, o, jest. Potem będzie ciemno i oczywiście puszczyk. I na miecz sobie coś weźmiemy. Więc sekto idą mnie, trupo jadą, upiorą. Oddamy sobie miał diamentowy. Bo podejrzewam, że tam jedynymi przeciwnikami to... Wbrew temu, co ten pan nam mówił, to będą ludzie, bandyci. I lecimy. I to jest właśnie tu na lewo. I szybko zanim utopce nas dopadną. No, jak zawsze idziemy na prawo i tak sobie wszystko zwiedzimy. I ciekawe, czy zdążymy, zanim nasz zleceniodawca ogra Veir. O, a jednak są tu jakieś potworki. To zobaczymy, czy mamy olej przeciwko trupojadom. Jest. Dobra. To na nich najlepiej właśnie olej i ard. O, grawej. Tylko czemu? Tylko czemu mi go nie pokonał Argen na raz? O, ja tak też. Jeszcze jeden. To
To się pomyliłam, myślałam, że to będą sami bandyci. No, idziemy dalej. I nawet ognisko, jakby co? Jest skrzynia. Czy to jest ta skrzynia? To jest chyba ta skrzynia. Sygnet rodowy. No to szybko, ale my idziemy dalej. Taka wielka krypta. Lecimy. O, znowu grawej. No przynajmniej teraz art zadziałał. O. No kolejny. Tutaj same grawejry się szwędają. A teraz znowu art nie zadziałał. A ja latałam na cmentarz polować na grawejry, a tu ich tyle. I tu nic więcej. To niestety zmarnowałam miał diamentowy, a niech to. Gór. Jeszcze jeden. Nie. I znowu, my nie wyjdziemy stąd. Dajcie mi zebrać te grzybki, no. No, wszystko. O, jeszcze tam lezie, nie da nam spokoju. Jeszcze jeden. Tak. Genialna animacja. Czy to już w końcu koniec? Bo mi ucieknie zleceniodawca. Ale to nie wszystko. Jeszcze zwiedziliśmy. Ale tu jest zasypane. Dobra. A tu? No tu byliśmy. To teraz tu. To tutaj jeszcze nie byłam. No to tylko grzybki. I that's all. Idziemy. Ale tutaj jest więcej. Nie, to dobra, pomylił mi się przyciski, ale dobra. Nie, tu jest zasypane. No ale to jest takie intrygujące. No to pewnie w innym momencie, dobra. Okej. Thank you.
A w tej skrzyni mi się wydawało, że jest więcej rzeczy niż sygnet i pieniądze. Jest cwaniaczek? Nie zdążyliśmy. Wiedźminie? Mam twój sygnet. Resztę rzeczy zatrzymuję. W porządku. Taka była w końcu umowa. Moi głupi kamraci poszli na śmierć, a mnie się udało. O czym mówisz? Nie twój interes, ale bardzo mi pomogłeś. Bywaj. O, i zrobione zadanie. I teraz myślę, co my zrobimy? A myślę, że teraz... tu jest takie zadanie. Piękna i bestia, to jest to skarbem, ale musimy poczekać. Po nitce do kłębka. No, na razie sobie tu czytamy. Czyli, no wydaje mi się, śledztwo na bagnach trochę później, ale nie wiem, w którym momencie. Najpierw zrobimy to. Czyli tam, wracamy w okolice Misia Kudłacza. Panie Chmury. No i jesteśmy. I pogadamy z tym gościem, ale zapiszemy sobie najpierw. I z Angusem mamy do pogadania. Ktoś ty? To nieistotne. Ty jesteś Angus? Co to kurwa znaczy nieistotne? Chcę kupić trochę towaru. Kto ci powiedział, że coś sprzedaje? Kogo by tutaj dać? Talar. Popełniłeś błąd. Nie mieszaj się w sprawy, które cię przerastają. Naprawdę gdzie się pomyliła? Gdzie są dostawcy? Smoknij mnie! Znikam stąd! Haha. Lecimy. Ci dam, znikam stąd. Nie pamiętam, która odpowiedź byłaby ta właściwa, ale chyba to nie ma znaczenia. Za chwilę trochę się będziemy tłuc. No, nie ucieknie nam. Tu będzie dosyć tak... O, musimy poczekać, aż on wejdzie, no i od razu nas atakuje. On albo z koleżkami. No, właśnie. Uparty jesteś, sukiensynu. Pożałujesz tego. Wcześniej pytałem grzecznie. Teraz pogadamy inaczej. No, nie ma z nami szans. Przeniknął przez drzwi. Czy ja mogę coś z tego wydobyć? Jest. Mamy klucz. Bardzo dobrze. I teraz tak, dostawę można prawdopodobnie znaleźć w kanałach. Tak, będziemy wracać w kanały. List polecający. Człowiek, który okazuje ten list, jest sprawdzonym klientem. Nie róbcie mu trudności, Angus. Aha. Świetnie. Co on ma tu ciekawego? Jak mamy zielnik od druidów, to teraz wszystkie roślinki rozpoznajemy. No i oczywiście no muszę wleźć na górę i zobaczyć, co jest w szafkach. No, biberek. Dobra. W takim razie widzimy się przy wejściu do kanałów. Jeszcze nie do kanałów. Pomyślałam wam, że najpierw powinniśmy porozmawiać z Sienkiem. No, co chcesz? Zdobyłem list polecający. Trop prowadzi do kanałów. Świetnie. No
to idź tam. To tylko tyle. Dobra, no to spotkamy się przy wejściu do kanału. A, ja mogłam wtedy. Ej. No i jesteśmy w kanałach. Nie ten znak. Gdzie ten Igni? No. Nie pozamiatane. I teraz tak, w którym kierunku mamy iść? Tutaj. Punkt przerzutowy jest. Tam już kiedyś byliśmy, a tu? U kultystów też już byliśmy. Dobra. To było tu? Dobrze? Dobrze idziemy? Tak. Są bandyci. Tam będzie trzeba znać hasło. Ja już nawet nie zbieram tych ich ingrediencji, bo to szkoda na to miejsce w kwitunku. No, chodź, Geralt. Dobra. Tu sobie zapiszemy. Bo będziemy zgadywać hasło. Nie chcę cię tu widzieć, zjeżdżaj! Poszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Haha. Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. I to hasło. To hasło to cierń, jak to przypamiętam. Cierń. Pozdrów Angusa, już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Właź, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Dobra, już idę. No nic, przeskoczyła rozmowa. Znasz hasło. No dobra, właź, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? Wszystkich. Pół kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od miesiąca. Tak, tu będzie ciekawie. Oczywiście wszystkich zabijemy, ale nie od razu. I będzie potrzeba nam więcej eliksirów i szczególnie jeden, bo boję się toksyczności. Ile te będą działać? Dobra, jak on mówił tutaj? A i tak musimy wszystko zwiedzić. Ale dobra, na razie idziemy prosto, a w drodze powrotnej sobie wszystko zwiedzimy. Jak już wszystkich zabijemy. Na razie przez to, że znałam hasło, to możemy sobie spokojnie przejść. A tutaj oni są. Tutaj produkują dragi. Tutaj mogą być ciekawe rzeczy, o właśnie. A ten sobie śpi. Co kto? Ja nie śpię. Pracuję, naprawdę. Tak. Spokojnie. Nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam. Znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem.
Może tobie się przyda. Dostaliśmy recepturę na fit, Petrie, ale to my już mamy. No dobra. I teraz to było tutaj, w prawo. O, i tu będzie, więc tak, zapis. I potrzebujemy pocałunek. I to koniecznie. On nas będzie chronił przed krwawieniem. I na miecz znowu bierzemy coś. Coś sobie tu poświęcimy. Przesuwy ostrze magii zwiększą szale na trafienia. Aż tak nie będziemy przesadzać. Czego mamy dużo? Czy tu mamy... Aha, jeszcze działa pył. Dobra, to znowu. Idziemy. O, widzicie? Tu. Ta skrzynia nas interesuje. I w momencie, jak tam podejdziemy, to zaraz zacznie się action. O, już. Zachować czujność. Prawie już. Bo ja sobie tu zapiszę. Let's go. Lecz to pokój szefa. Ono. Oprócz nas nie może tutaj przebywać. No, dlatego tu przychodzę. Jest. I szybko bierzemy wszystko. Jest. I teraz. I wszystkich. No. I poradziliśmy sobie koncertowo. I teraz czy wszystko stąd wzięliśmy? O, plaster miodu nam niepotrzebny. I teraz tam coś było do przeczytania. List o Gelerta Blindheima. O, tego dziada spotkamy na bagnach. No, chcemy to przeczytać. Nie mogę. No jak to? Wciskam i nie mogę tego przeczytać. No nieważne. To jest chyba w dobrej kolejności idziemy, że najpierw tu. Czyli najpierw rozprawimy się z salamandrą w zimie klasztornej. A potem na bagnach, a potem już dalej. No i zbieranie tych szczątków to zajmuje trochę czasu, ale trzeba. Nie zbieram już wszystkiego, jak widać, tylko to, co najważniejsze. Czy ja coś przegapiłam? Co tutaj jest? Wieprzowina. Dla baraniny. Dobra. I teraz... Spróbujemy na Arda się przełączyć i będziemy ich oszołamiać. I teraz mieczyk w ręce. Mapka. O, możemy sobie iść tędy. Zapis. Normalnie ta walka tutaj przy tej skrzyni poszła nam pierwsza klasa. O. I pięknie. Zatarłeś salamandrą! A, wy z wiedźminem. Nie macie szans. No i oczywiście obszukać wszystkie szafki. Tak mi przeszkodził tutaj, naprawdę.
Jeszcze ktoś? Dajcie mi tu szukać. No to nie mają tyle alkoholi, normalnie alkoholicy. No i tu my się wrócimy, tu. I teraz, żeby właśnie dokładnie wszystko zwiedzić. Mieczyk do ręki, o i już idzie. Chętny, prawda, na drugą stronę. Ta finishery, no. A, i miałam rzucać te petardy, zapomniałam, bo nawet nie wiem jakim przyciskiem. Może tutaj. A może jakąś literą? Q? Nie, no, Q to był miecz. R? T? A nie mam pojęcia. Muszę gdzieś poszukać. No chodź tu, chodź tu. Także mamy tutaj bardzo ciekawe łowy, bo i smarowidła będą, i eliksiry, bardzo dobre składniki. I lecimy dalej. I potem jeszcze się wrócimy, bo jeszcze jest to miejsce do obejrzenia. Niczego nie pominiemy. Dobrze, idziemy, tak. I kuferek. I 8 orenów, dobrze. O, trochę zdrowia straciliśmy, albo to toksyczność mi zabrała połowę. Ale to już jesteśmy na finiszu. Ale to już trzeba gotowi, o. Bo my jeszcze idziemy tu. Właśnie. Tu i na lewo. Jeszcze tu nas nie było. O, tutaj szafeczki. O, proszę bardzo. Wszystko dla nas. O, naprawdę. Takiej animacji jeszcze nie było. A teraz tego warto inwestować w styl grupowy, nawet na mieczach stalowych. Prawda, że to piękne było? O, jest kukę? Dlaczego oni mieli eliksir? Nie, tego nie chciałam. Ej, ej. Nie, o. Dobra, to był mój sztylecik i on mi gdzieś tu wyleciał, bo się pomyliłam. Gdzie jest? Ja nie chcę tego, tylko tamten. On się zgubił.
Sztylet zabójców. Gdzie to jest? Sztylet zabójców. Tu gdzieś. Tu. Aha, dobra. To wywalamy. I sztylet zabójców, tak. O, do tego kuferka właśnie miałam zajrzeć. Zerykańska mieszanka, temerska żytnia. No cudo, miał diamentowy. Bimber, ale będzie się działo. No to już teraz wychodzimy stąd. Jeszcze ktoś chce zginąć? Dobrze? Tak, i teraz prosto. O, tu są same szczątki. Czyli tu już doszło do jakiejś walki. I nic dla mnie, nic ciekawego. A ten co? Nie reaguje na nas. Nic? No to idziemy. Siemko. No no, świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję Fistechu? Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar. O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież, czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, Fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Okej. Gellertem zajmiemy się na mój sposób. I ten się zajmiemy w następnym odcinku. I już wyszliśmy sobie z tych kanałów. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.